i czołem. Ostatnio rzadziej wpadam, ale chyba właśnie też o tym chciałem powiedzieć. Ostatnimi czasy pewne rzeczy jest mi robić coraz trudniej. Robię coraz rzadziej, a niektóre z tych rzeczy w zasadzie już w ogóle zaniechałem. Na przykład tak jest z cytatami, że bardzo dużo tutaj na Facebooku wklejamy cytatów, przecież nie tylko ja. Ja też tego dużo wklejałem, a ostatnio już nawet to nie jest jakiś opór, który ja czuję, tylko jakby to zgrało się. Wydaje mi się to śmieszne. Cytowanie w kółko jest, robię tego coraz mniej. Ale czego na pewno już w ogóle zrobić nie mogę, to to, z czego chyba kiedyś sunąłem, że raz na jakiś czas musiałem wywalić jakiegoś bardzo długiego posta. No tak jakoś było w człowieku. A teraz w ogóle ciężko znaleźć sens, może to chyba tak, sens w siądnięciu przed kamerą i zrobieniu czegoś takiego jak teraz. Bo ja mam nadzieję, że ja to poskładam do kupy. Przepraszam z góry, że będę mówił w liczbie mnogiej. Ani za nikogo nie chcę się wypowiadać. I też personalnie staram się ominąć każdego. Ale jednak zrozumcie człowieka, że od długiego czasu ja z bardzo wieloma z was się kontaktuję. Spotykam się, rozmawiamy z sobą w każdy inny sposób. I bardzo dużo podejmuję tematów takich nowatorskich. Nie chcę tu mówić niewygodnych, ale wiem, jak dużo ludzi doskonale rozumie to, o czym mówię. To zresztą nie zawsze wynika ze mnie. Czasem ktoś inicjuje te tematy. Dlatego będę mówił my, bo przysięgam. Ja nie jestem tu jakiś jedyny, który reprezentuje to, co chcę powiedzieć. I zacznę może od czegoś, co już jest utarte. Związki. W dużym cudzysłowie. Niech będzie to układy partnerskie, a ja bym to jeszcze bardziej spłycił. Po prostu relacje, kochani. Zwykłe relacje międzyludzkie. Tu zdaje mi się, nie ma już świętych krów. Jeżeli ja jestem z kimś w dobrych relacjach, to my decydujemy, na ile te relacje, co my z tą relacją robimy. Tak jak ja to mówiłem już kiedyś, czy my idziemy na kawę, do kina, czy do łóżka, to jest nasza sprawa i tylko nasza sprawa. Zauważam, jak nie sam jestem w tym, że my przestajemy być czyjąś własnością. Szukamy prawdopodobnie też takich, którzy nie chcą też mieć nas na własność, bo są bardzo podobni do nas w tej kwestii. To jest właśnie ta wolność, ale to jest też bycie tu i teraz. Ja, to ten mój świat autonomiczny, to moje doświadczenie, moja chwila tu i teraz. Ja też tak zaczynam pojmować świat równoległe. Ja jestem swoim światem, a równolegle jest tu 7 ponad miliardów, 7,5 już prawie 8 miliardów innych światów równoległych. I każdy go doświadcza w sobie, po swojemu, według własnych, widzimy się, według własnej percepcji, własnej świadomości, według swojej woli. Ale prawdziwe dla mnie jest tylko moje doświadczenie, więc to, czego ja doświadczam, jest tym, w czym ja uczestniczę, całym moim światem. Cokolwiek dzieje się poza moim tu i teraz, moją chwilą, w której ja świadomie przebywam, ja fizycznie jestem de facto, to mnie nic nie obchodzi, kochani, kompletnie nic mnie nie obchodzi. Czy tam gdzieś za rogiem jest wojna, czy tam obmyślałem jakiś plan ataku na Witka, czy tam tłuką świnie mordują człowieka, czy tam się kurwa rodzi Jezus. To mnie nic, kurka wodna, nie obchodzi, bo to nie jest w ogóle moje doświadczenie.
jeżeli ja w ogóle to poznam, to tylko z jakichś opowiadań. Ktoś mi opowie, że tam za rogiem coś tam. A mnie tam nie ma. Ja tu jestem. I w tym moim doświadczeniu, cokolwiek ja robię, to ja doświadczam. Ja wiem, że tutaj wypadałoby powiedzieć, ja poniosę tego konsekwencje, ale kochani, kogo to obchodzi? Tylko mnie, więc o czym tu gadać? Każdy z nas zaczyna po prostu krać tu na własną rękę i tutaj nie ma żadnych celów nadrzędnych. Tu jest w zasadzie ta prawda. To, co ja odkrywam w sobie, jest tą moją prawdą i tylko ona jest prawdziwa. Bo ze mnie wynika. Tak, nie została mi narzucona, ja nie podpatrzyłem, ja już przestaję się identyfikować. Stąd zacząłem od tych cytatów. Już mnie to mierzi, to już takie zgrane, to już takie lane kruchy. To jest tak samo, ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym wychodzeniu z programów. Świat robi się dynamiczny, nasze umysły robią się coraz szybsze. My mamy kwantowy umysł, to jest chyba ta część mózgu, która do tej pory była nieużywana. Zaczynamy, słuchajcie kochani, mechanikę kwantową to mamy w jednym palcu. To, co 10-15 lat temu wydawało się czarną magią, dziś jest kromką powszedniego chleba, dosłownie. To, jak my jeszcze jakiś czas temu opowiadaliśmy sobie te nasze cudowne chwile z życia, że się tak ładnie teraz wszystko toczy. To było takie wow. Dziś już to jest nasz dzień powszedni. Że wszystko nam sprzyja, wszystko się toczy tak jak ma być. Dzieją się rzeczy bardzo fajne, mówiąc skrótce oczywiście. I to zupełnie bez naszego udziału. To już nie jest kwestia wyobrażania sobie, do czego zmierzam, jak ma wyglądać moje jutro, gdzie ja będę mieszkał. Kto będzie moją partnerką i tak dalej. Puściłem to w cholerę i to się samo dzieje. Ja nie muszę tego kontrolować. To ja jestem autorem każdej następnej chwili wynikającej z tej. Ja jestem tą kontynuacją. Ja jestem tą zmianą. Ja jestem tą prawdą sam dla siebie. Cała reszta układa się sama. I to jest też tak, że kochani, nie ma sensu medytować. Całe to doświadczenie, cały ten świat, on jest naprawdę kwantowy. On jest też dynamiczny. To się dzieje. To jest wszędzie wibracja, ruch, rozwój, postęp. To się mnoży, to oddycha, to rośnie, to kurwa działa. Pięknie działa, samo z siebie i chyba coraz szybciej. I teraz, jeżeli ja będę mówił o rozwoju i o uczestnictwie świadomym w tym, jednocześnie siadał, mówił, że szukam chwili wyciszenia. Albo muszę się przytulić do drzewa. Albo świadomie oddychać. Albo boso chodzić po trawie. Albo patrzeć w słońce. Kurwa, cokolwiek, przecież są pierdoły bez znaczenia. Tam nic nie ma. Ja nie muszę się od tego uzależniać. Ja działam sam z siebie. Ale tak naprawdę to widzę, jak kręcą się planety, jak działa cały kosmos, jak tu nic ani na chwilę nie zastyka jak człowiek w stagnacji. Ja się muszę wyłączyć, ja się muszę wyciszyć. Co za pierdolenie. To są nawyki umysłu, ja wiem. Myśmy myśleli, że w ten sposób poprawiamy siebie, wchodzimy do jakiegoś wyższego światła. Przepraszam. Ale przecież tak nie jest. Przysięgam. Ludzie latami medytują i chuj z tego mają. Przepraszam za język, ale taka jest prawda. To nie w tym rzecz. To wszystko jest spontaniczne. Nikt z was, przysięgam, kochani, nikt z was, który naprawdę tą zmianą już stał się, nie wie, kuźwa, jak to zrobił. Nie wie. To nie wyszło z naszych medytacji. To nie wyszło z książek, które przeczytaliśmy.
to nie wyszło z żadnego kursu rozwoju, kurwa, znikąd. To nas trafiła piorun z nieba. Po prostu padło, cześć. I samo dzieje się. I teraz powiedz komuś innemu, jak pozbyć się raka, jak żyć świadomie. Nie wiem. Człowieku, nie wiem. To są tylko puste idee. Nie ma żadnych raków. Żadnych. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale wiem, że percepcja mojego mózgu zwiększa się. On chłonie rzeczywistość. Tak jakby naprawdę ten kwantowy włączał się. To, co kiedyś musiał policzyć, przekombinować, przekalkulować i tak dalej. Tak liniowo zabierało trochę czasu. To teraz jest w jednej chwili. Jakby sprawdził wszystkie możliwości, wybiera najlepszą. Jeszcze często nazywając to przypadkiem, oczywiście, bo ja też jeszcze tego nie ogarniam tego końca, że gdzieś tam dzwonię, coś tam, potem mówię, kurde, jak ty mnie zadzwonił, to wszystko by się potoczyło o wiele gorzej. Intuicja nawet nie. To po prostu tak działa umysł. On sprawdza wszystkie możliwości, wybiera mi najlepszą. Ja potem tą podejmuję w działaniu. Ale ja nic nie muszę wiedzieć w przód. Co ja będę robił jutro? Jak ja mam cele życiowe? Do czego ja zmierzam? Czy ja chcę polepszyć swoją sytuację finansową? Czy ja chcę teraz z kimś zamieszkać? Czy gdzieś podróżować? To są pierdoły bez znaczenia. To się wszystko samo dzieje. Zaczynam też spotykać ludzi takich właśnie jak ja. No to nie takich samych. Przecież wiadomo, to nie dochodzi. Ale tych wolnych. Tych, którzy się wydostali już z tych ograniczeń. Tu nikt niczyj nie jest. Nikt do nikogo nie należy. Już, bo ty się z kimś spotykasz, to ja się nie będę wieprzać. To nie jest w ogóle już ten świat, kochani. Tu się takie rzeczy nie dzieją. Tu się w ten sposób nie żyje. Tu się po prostu jest. Każdy sam dla siebie. I każdy z każdym może wszystko. To nie jest żaden burdel, ja nie o tym mówię. To trzeba umieć objąć to swoim umysłem. Ja wam tego nie wytłumaczę, bo to nie tędy droga. Tego się nie da wytłumaczyć. Albo ktoś w to wchodzi i taki jest. Albo się bawimy w teorii, wtedy to wszystko wygląda inaczej. A to nie jest teoria, to jest praktyka. Tak się po prostu żyje. Uwalniasz się, jesteś wolny, jesteś niczyj, tylko swój. Tu nie ma po prostu tej cholernej odpowiedzi na pytanie, co by to było, gdyby tak wszyscy. Bo tu nie ma wszystkich, kochane. Każdy z nas jest swoim własnym doświadczeniem. I tylko za swoje ja odpowiada. Jebać całą resztę. Kto ogarnie, to ogarnie. Kto nie, to nie, co mnie to obchodzi. Tu wszystko jest naprawdę idealnie, tak jak ma być. Ja nie mam zamiaru zmieniać świata. Po co? Dobrze wiemy, że w tej kwantowej rzeczywistości, w tej świadomej realizacji, to większość ludzi by się pozabijała. Oni w ogóle tego nie dorośli. Oni w ogóle nie wiedzą. Kiedy ja mówię czasem komuś, że ty nie jesteś ani wegetarianinem, ani buddystą, ani kurwa Polakiem, tylko sobą. Stwórz siebie od zera. Wypierdol wszystkie śmieci z głowy i stwórz zupełnie nowe coś. Od kompletnego zera. Zrób ten punkt zerowy. I od tego stwórz siebie. To naprawdę często słyszę, no ale jak? Oni nawet nie wiedzą, co to znaczy być sobą. Więc o czym my tu mówimy? Natomiast to wszystko naprawdę dzieje się samo z siebie. Samo to działa. Samo to się nakręca. Samo to się rozwija. Ale to jest wolność. To jest ta niezależność w nas. Że cokolwiek my robimy, my nie wchodzimy w żadne uzależnienia. Że ja nie wiem, jak piłem alkohol wiele lat, to ja już muszę do usranej deski go pić. Nic nie muszę. Mogę to robić, bo wszystko mi wolno. Ale jak zauważyłem, że mi nie służy, to mogę to z łatwością porzucić. Co nie znaczy, że wszyscy muszą. Absolutnie nie. Ja też kiedyś przez lata miałem wbite w beret. Tak żona Witka nauczyła. Mówiła, jeżeli ty wypijesz do 10 piw gdzieś tam,
wrócisz do domu i powiesz mi, że wypiłeś dwa z kumplem, to ja to kupię, bo to nie widać, czy ty wypiłeś dwa, czy dziewięć. Ale jak ty wypijesz więcej jak 10, to ja już się kapnę. I ja byłem pewien, że to jest takie, ile to Witek musi wypić. Ale ostatnio przestał mi kompletnie służyć. Ja potrafiłem wypić 4 piwa i nie wiedzieć, co jest grane. Nie zataczać się, nie beblać. Jakby ktoś ośpił. To jest znak od organizmu. Przestał ci alkohol służyć. To go zostaw. Jaki problem? Z fajkami złym tak samo. Ale to był jeszcze taki Matrix. Ktoś powie, że się wystraszyłem raka. Nie, kochani. Ja rzucałem palenie 7 razy w życiu. Jakoś tak. I to chyba udało mu się mój rekord to miesiąc. Z rachowy to się kończyło na paru dniach, 2 tygodnie jeszcze pamiętam jakiś termin z końca lat 90. To nie było skuteczne, to nie rak. Ja nigdy nie kupiłem tego swojego raka, ani nie kupiłem tego, że to fajki coś tutaj znaczą. Nie, po prostu samo to stało się. I tak jest ze wszystkim, kochani. Cały ten nasz rozwój dzieje się w nas. Po prostu sobie jesteśmy, wszystko nam służy. Że nic nam mózgów nie popali, żadne 5G, żadne kurwa chuje mój, ja pierdolę, przepraszam za język, ale już nie umiem inaczej. Tu nic nie ma. To jest obraz stworzony z idei, nie naszych. Coraz bardziej pustych idei, sami to widzimy. Tu wszystko już wybrzmiało. Cały ten matryc mi się rzygać chce. Ale przestał mnie wkurzać, bo zrozumiałem, że tak musi być. Ludzie są tu w pułapce. Zwłaszcza ci oświeceni. Oni mają przejebane bardziej jak ten Matrix. Oni mają wroga za każdym rogiem. Sztuczne barwniki, szczepionki, 5G, ja pierdolę. Fluor w paście, eko, ludzie. Myśmy 11 lat temu połowy tych terminów w ogóle nie słyszeli. NWO, kurwa, tu jest wróg za każdym rogiem. Ale tak musi być. Jeżeli ktoś nie potrafi być wolnym, wiedzieć, że to on nadaje znaczenie wszystkiemu. No to jest jak jest i też tak musi być. Coś tam. Po prostu odkrywamy własną autonomię. Pisze Gaweł. No właśnie, odkrywamy własną autonomię. To o to chodzi. Każdy z nas urywa się od bycia ludzkością. Do homo sum. Człowiekiem jestem. Każdy z nas robi się człowiekiem, naprawdę człowiekiem. Nie częścią ludzkości, tylko człowiekiem. Tam spotykam albo ludzkość w tych globalnych systemach, czy to oświecenie, czy to Matrix, czy to jakakolwiek inna zbiorowa ideologia. To zawsze to jest coś zbiorowego. Albo takich podobnych do mnie, czyli odrębnych ktośów, ludzi. Człowieków, nie część jakiegoś społeczeństwa, część jakiejś masowej ideologii. I tu już nikt mi nie powie, że jestem czymś tam i użyję tu nazwy systemu. Jestem Słowianinem, jestem Polakiem, urodziłem się tutaj, ale ja jestem sobą. To jest tak proste, jak się już do tego dojdzie. Ale życie jest dynamiczne, kochani. Naprawdę, to już nie jest czas dla tych pierdół, które muszą. Joga, dieta, medytacja i tak dalej. No i dupa, Jasiu. Stoją z tym wszystkim. Jakby idą jednocześnie w dwóch kierunkach. Tu rozwój, dynamika, a tu stop, stop, stop. Trzeba się wyciszyć. Ale wolno im, gdyż mają wolną wolę. Poza tym nikt nie zrobi tego, strzału takiego kwantowego, jak to się samo w nim nie zadzieje, ja też tego nie zrobiłem, dlatego, że nie rozumiem jakieś pojadło. Nie ho, ho, to się samo stało, ale teraz wiem, jak to działa. Pamiętam tylko, jak ostatnio to wie, o grupie pisałem w tym kontekście, o jakim wspominasz. No właśnie, tak, tak. I teraz, kochani, to co cenne jest, już będę kończył powoli. Tak mi się wydaje, to ten brak świętych krów. W moim życiu nie ma już ludzi wybitnych. Ja jestem wybitny,
dla siebie samego. Ty nie musisz w to wierzyć, bo fajnie jak uwierzysz, że to ty jesteś wybitny, ale dla siebie. Już nie kończy dla mnie. Dla mnie każdy taki człowiek jest ciekawy po prostu. Ciekawy, nie wybitny, ciekawy. Bo my dla siebie jesteśmy ciekawi. My siebie dopełniamy. My nawet chcemy ze sobą przebywać. Chcemy przede wszystkim rozmawiać. Chcemy w ogóle przeżywać życie. Nam się wolno dotykać, nam wolno randkować, spacerować. Kurwa, jesteśmy wolni. My możemy wszystko. Ale wiecie co? Tu jest jeden warunek. Z przebudzonymi, z wolnymi. Mogę wszystko. Z każdym człowiekiem, który w zamian za to cokolwiek mu dam, nie zabierze mi wolności. Ja wiem, że i tak mi nikt nie zabierze, bo nie dam, ale interesują mnie ludzie, którzy nawet ręki nie wyciągną. Bo to moją wolność. Jesteś mój. Jesteś mi coś winien. Teraz do mnie należysz. Ludzie, obudziliśmy się. Nie jesteśmy niczyją własnością. Ni chuja. I to jest piękne w nas właśnie, bo to jest prawdziwe. Prawdopodobnie, jak zrobimy retrospekcję swojego życia, to się okaże, że nigdy nie byliśmy niczyją własnością. Aczkolwiek jakoś musiało tak być z wielu względów. Ale myśmy czuli tę autonomię. A teraz, sorry, skończyło się babci zranie. Naprawdę każdy gra tu siebie. Każdy jest sobą. Działa sam dla siebie. A jak spotyka podobnych wolnych, to tutaj to nie można już okulniać. My siebie nie krzywdzimy, my się kochamy. Przecież to są bzdety zupełnie bez znaczenia. To samo z siebie działa. Bez tego nazewnictwa, bez tych oczekiwań. Po co my się mamy kochać? Po jaką cholerę my mamy kochać jeden drugiego, skoro spotykamy takich ludzi, którzy są pełnią sami w sobie. Ja nie muszę kochać świadomego człowieka. Tak samo jak on nie musi kochać mnie, w dupie mam to. To mi do niczego jest niepotrzebne. Ja jestem kompletny. To jest jak pełna szklanka. No możesz dolewać, ale przecież wiesz, że nie dolejesz. Dolewać możesz, pewnie, że ta wolna wola. Ale to Syzyfowa praca, nie? To jest piękne. Po prostu naprawdę. Spotykają się teraz ludzie, którzy są wolni i mogą wszystko. To jest to. Piękne chwile przeżywać. Spacery, gadki jakieś. Jezu, tak można wymieniać. Po prostu to, co im przyjdzie do łba. To, na co mają ochotę. I nikomu już nie robią krzywdy, bo nie są czyjąś własnością. Że potem trzeba będzie wrócić do życia. I albo to ukryć, albo się wyspowiadać. Skończyło się. Zajebiście gada. No bo tak mnie naszło dzisiaj. Kochani, naprawdę wiecie co? Bo to wynikło dzisiaj, ten film. Najbardziej wynikł nie z tej wolności. On najbardziej wynikł z tej medytacji, z tej jogi. Jak patrzę na ludzi, wiecie? Te diety, te jogi, te medytacje. Z tego stopowania siebie. Szukają rozwoju w ciszy, w skupieniu, w diecie. Kurwa ludzie, że tak powiem, Matrix, żeby więcej kasy od baranów wyciągnąć, to zrobił zdrowe żarcie, za które trzeba zapłacić dużo więcej. I barany kupują. A to jest na takich samych pestycydach jak cała reszta, bo ludzie muszą zarobić. Poza tym, takie samo ma to znaczenie jak cała reszta. Żadne. Nie jest ważne, co ty jesz. Jak ty jesteś świadomy, to ty wiesz, że tam fizycznie nic kurwa nie ma. To ty nadaje znaczenie. Jedz ze smakiem. Będziesz mógł jeść wszystko. Będziesz głodny, to zeżrzesz, co masz pod ręką. Piasek, ziemię, korę, nie wiem. Ludzie, to w tym kierunku idzie. A nie w ograniczenia. Nie w stopowania. Nie w zmianę leczenia, zmianę diety. Jezu, można długo. Ale naprawdę to od tego się dzisiaj zaczęło. Tak pomyślałem sobie. Wszystko nabiera dynamiki. Robi się nawet taki chaos w nas. Ale to piękne, bo zawsze z chaosu coś się wyłania.
Ja też sam widzę po sobie, że czasami ten mój mózg tak zapierdziela, ale to nie jest to, co my kiedyś tak nazywaliśmy ładnie, bo to naprawdę było obrazowe i tak było. Gonitwa myśli, że człowiek niby chciałby posiedzieć, tu ciągle gdzieś tam te myśli uciekają. Nie, to nie jest to. Tam się dzieje po prostu mnóstwo rzeczy ważnych, nie pierdół. Zaczyna się to wszystko układać, zaczyna mi ten kwantowy świat być tak zrozumiały, jak cholerna jazda hulajnogą. To jest tak proste. I to wszystko się tu układa. A potem zaczynam tego doświadczać i nagle tutaj wszystko... Nie wiem, nie ma żadnych sytuacji złych. Żadnych. Ale już dobra, bo zaczynam bleblać. Chciałem to powiedzieć, kochani, jesteśmy wolni. To najważniejsze. I drugie, mój wniosek, wszystko naprawdę wokół i w nas jest bardzo dynamiczne. Tym bardziej teraz, bo jesteśmy właśnie w chwili, którą nazwałbym zmiana. Wszystko zmienia się. Nasz światopogląd, nasze przyzwyczajenia, nasze ciała. Wszystko. Po prostu wszystko. Tak naprawdę jakbyśmy się wykluwali jak te piskaki. Wrzucę to też na YouTube. Także jak mnie zobaczycie za chwilę, tak, to będzie wiadomo, że to. Do następnego, kochani. Naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście już 6 rok z tym Witkiem. Ale dzięki temu ja z wami rozmawiam i dlatego często mówimy, bo wiem, że sam wcale tych poglądów nie reprezentuję. Nie podpieram się konkretnymi osobami, żeby nie było, tego mi robić nie wolno. Każdy wypowiada się za siebie, ale jest nas więcej. Tych, którzy wolności nie damy już sobie zabrać. Bo już jestem na tyle atrakcyjny czy coś tam, że jak będziesz już ze mną, to pamiętaj, jesteś moja i nie możesz się z innymi spotykać. Kochani, skurwa, już zupełnie inny świat. Cześć.